Witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem poruszyć temat buddyzmu. A więc buddyzm jest już od wielu tysiącleci. Chciałbym dodać, że Budda założył właśnie taką religię buddyzm. I właśnie buddyści byli wypierani przez Chaitanya Mahaprabhu z Indii 500 lat temu. Z tego względu, że ich filozofia tak naprawdę jest ateistyczna. Oni sytuują się w filozofii, która mówi, że wszystko jest Bogiem, że wszystko jest po prostu Brahman. Ja Państwu powiem jedną rzecz, że po prostu Chaitanya Mahaprabhu, on szerzył intonowanie świętego imienia Boga 500 lat temu w Indiach. To jest tak zwana złota inkarnacja najwyższego sobie Boga, która pojawiła się 500 lat temu w Indiach. Właśnie Krzysztof Kolumb, który jechał do Indii, żeby się spotkać właśnie z Chaitanya Mahaprabhu, właśnie ze złotą inkarnacją. Nie jechał po to, by się spotkać jakieś wielkie złoża złota, czy jakieś wielkie bogactwa. On po prostu jechał się spotkać właśnie z Chaitanya Mahaprabhu, bo ponieważ wieść o pojawieniu się Chaitanya Mahaprabhu doszła aż do Europy. Więc dzięki swojej podróży natknął się na południową Amerykę, także zamiast dojechać do Indii, odkrył Amerykę Południową. Ale to nie znaczy, że nie było Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu po prostu był w Indiach, właśnie w tym czasie, za czasów Krzysztofa Kolumba. I wiele karawan i wiele ludzi po prostu się z nim spotykało, co przyjeżdżali z Europy w długich wędrówkach trwających wielokrotnie miesiącami. Więc buddyści byli wypierani z Indii w tamtej epoce na północ. Czyli po prostu oni się rozłożyli, bardzo się umocnili w części Chin. Tam buddyści znaleźli dobry grunt i zaczęli po prostu się umacniać w tamtej strefie. Lecz nie byli mocni w Indiach za czasów Chaitanya Mahaprabhu. Ponieważ filozofia hinduistyczna, Vaishnava, nie uważa filozofii pustki, czyli wtopienia się w światło, wtopienia się w Brahmana. Po prostu filozofia Vaishnava mówi o tym, by adorować najwyższą osobę Boga, by służyć najwyższej osobie Boga, a nie by myśleć o wszystkim jako jednolitej energii. Ja nie mogę powiedzieć i myśleć, że kamień ma taką świadomość jak człowiek, ponieważ kamień jest transformacją energii najwyższej osoby Boga, a nie jest samym Bogiem. Także też nie mogę powiedzieć, że ja czy inna osoba jest Bogiem, ponieważ my nie jesteśmy Bogiem w tym świecie materialnym, ani nie kontrolujemy tutaj nic, tylko wszystko kontroluje najwyższa osoba Boga. I my po prostu jesteśmy tylko malutkimi cząstkami tej najwyższej całości, ale należymy do tej najwyższej całości, czym jest Bóg, ale nie jesteśmy Bogiem. A utożsamianie się danej osoby, że jest Bogiem, jest po prostu fałszywe. Dlatego chciałbym przestrzec Państwa przed filozofią pustki. Filozofią, że jesteśmy energię, że mamy się wtopić w energię. Jest to totalnie filozofia fałszywa, dlatego buddyści byli wypierani właśnie z Indii za czasów Chaitanya Mahaprabhu, ponieważ ich filozofia po prostu nie zgadzała się z filozofią, która była z Ved, z Indii. Po prostu była to filozofia niestety ateistyczna, więc ci ludzie, co są buddystami, oni po prostu są ateistyczni. Oni jedynie co dobre w buddyzmie to, że są wegetarianinami, że nie zabijają zwierząt. To jest jedyny faktor, który w tym wszystkim mniej więcej jest dość pozytywny. Ale wszystkie inne aspekty filozoficzne się sprowadzają do tego, żeby się wtopić w Brahmana, żeby się wtopić w to światło, co jest po prostu po jakimś tam rodzajem wyzwolenia, prawda? A jeżeli osoba już wchodzi w to światło Brahmana, w tą światłość, o której mówią buddyści, ona po jakichś milionach lat znowu musi przyjść tutaj na ziemię i narodzić się. Nawet buddyści, którzy osiągnęli naprawdę tą nirwanę, to takie wyzwolenie w nirwanie, wtopienie się w to światło, po jakimś czasie muszą znowu upaść w ten świat materialny i narodzić, przyjąć materialne ciało w tym materialnym świecie. Także filozofia Vaishnava nas prowadzi do podjęcia wyzwolenia, mając mistrza duchowego, dzięki czemu możemy po prostu
otrzymać z linii Diksha linii oczywiście i dzięki temu po prostu możemy otrzymać wyzwolenie z tego świata materialnego i nie narodzić się tutaj w żadnej formie, ani w formie zwierzęcia, ani w formie człowieka, ponieważ dusza transmigruje z niższych form, z minerałów do form roślin, potem z form roślin do zwierząt, z formy zwierząt, co, jak jest krowa, tygrys, koń, przechodzi w postać ludzką. Dlatego u różnych ludzi mamy różne mentalności. Jedna osoba jest mało osobienie jakby tygrysa, a druga jest w dobroci usytuowana, jest bardzo szczera, bardzo dobra osoba. To przeważnie są osoby, które przechodzą z krowy w ciało ludzkie. Te osoby właśnie są bardzo usytuowane w dobroci. Także to warto po prostu wiedzieć, co jest co. Więc religia buddyjska, jeszcze raz powtarzam, jest to religia ateizmu, ateistyczna, absolutnie odrzuca autorytet najwyższej osoby Boga, także po prostu musicie Państwo być świadomi, że wszystko, co jest medytacja, nie wszystko jest po prostu filozofia, jest ta sama, ponieważ Vaishnava i buddysta to jest jak czarne do białego, po prostu ma się to po prostu ta filozofia. Także na marginesie chciałem Państwu dodać, iż nasza firma Energy Aaron produkuje podkładki, które harmonizują struktury wody. To jest właśnie podkładka ta mniejsza, ta A5, która jest może służyć do kuchni, po prostu możemy stawiać na niej dzbanek z wodą, możemy stawiać dzbanek ze sokiem i zharmonizuje się struktury wody, zharmonizuje się struktura danego soku, danego płynu, danego owocu, ponieważ ta podkładka ma specjalne minerały, które powodują, że dany produkt się zharmonizuje. I tutaj przed nami jest podkładka ta większa, Aaron Superhuman, to jest właśnie ta podkładka też, która może służyć do kuchni, ona tak wygląda mniej więcej i bardzo Państwu polecam tą podkładkę, ona jest bardzo zdrowa, woda na takiej podkładce spowoduje to, że jesteśmy radośni, że jesteśmy na dobrej wibracji, ponieważ wibracja danego produktu, danego płynu czy owocu się podniesie, kładąc owoc lub płyn na takiej podkładce właśnie, to jest właśnie ta podkładka Superhuman, ona jest nowa tutaj w Polsce. Mamy też, nasza firma ma nowy produkt, w tej chwili to jest odpromiennik na ogród, to jest właśnie ten garten odpromiennik, jego się kładzie na 10 cm w ziemi i po prostu powoduje to, że lepsze owoce mają smak, że warzywa mają lepszy smak, to właśnie jest ten odpromiennik, polecam Państwu serdecznie, jego można kupić na linku pod naszym YouTube'em. Również odpromiennik Travel, który jest się umiejscawia pod siedzeniem kierowcy, to jest odpromiennik właśnie dla kierowców, bardzo go polecam. Odpromiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie domu, na zabezpieczenie naszego mieszkania przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, przed promieniowaniem elektromagnetycznym od komputerów, od urządzeń elektrycznych, to jest właśnie ten odpromiennik. I odpromiennik osobisty do kieszeni, to jest właśnie ten odpromiennik, który po prostu można nosić w kieszeni, w spodniach, można go nosić w kurtce. On spowoduje, że drodzy kochani, się czujecie o wiele lepiej, się czujecie spokojniejsi, zrównoważeni, nie macie stresu, nie macie depresji, ponieważ ten odpromiennik odrzuca depresję. Można go nosić w kieszeni, człowiek się czuje naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do życia, to właśnie jest odpromiennik personalu. Wszystkie te odpromienniki, jak wcześniej wspominałem, można zakupić na naszym Allegro, na naszym sklepie internetowym. Tam pod YouTube'em będzie informacja. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.